Prezes Paweł Jóźwiak na kawce z nami, przygotowania do kolejnej gali fenu. Jak przebiegają w tej chwili? Witam wszystkich serdecznie. Jak przebiegają przygotowania? Bardzo dobrze, wszystko pod kontrolą. Dzisiaj nagrania w Unique Fight Club. Wszyscy zawodnicy stawili się karnie? Dlaczego karnie? No, dla zawodników to też chyba jest jakaś tam przyjemność. Nie wszyscy może to lubią, ale każdy profesjonalny zawodnik musi pamiętać o tym, że obowiązki zawodnika to nie tylko walka, ale też promocja. Trailery, wywiady, nagrania to jest promocja gali. Karnie powiedziałem w sensie dyscypliny, że na czas przyjechali, byli zobligowani powiedzmy tutaj do punktualności. Jak to wygląda? Nasi zawodnicy wszyscy są profesjonalistami i wykonują swoje obowiązki bardzo profesjonalnie. Nikt się nie spóźnił, wszyscy są zgodnie z planem. Parę zaskakujących zestawień pojawiło się. One pojawią się już w przestrzeni publicznej, w przestrzeni medialnej. Które z nich najbardziej zaskakujące? Kamila Porczyk kontra Anita Bekus? Znaczy, mnie bardzo cieszy to zestawienie, tak? Znalezienie odpowiedniej rywalki dla Kamili to był nie lada problem. Bardzo się nad tym głowiłem. Było dużo różnych opcji. Niektóre nie pasowały mi, niektóre nie pasowały Kamili, ale w końcu mogę powiedzieć tak. Ku mojemu zaskoczeniu i zdziwieniu i zarazem ucieszeniu, Kamila sama sobie wymyśliła Anitę. Jak tylko dostałem sygnał od Kamili, że chce się bić z Anitą, skontaktowałem z nią, szybko się dogadaliśmy i dzięki temu mamy tą walkę. Bardzo ciekawe starcie, dwie fitnesski, jedna już u schyłku kariery fitnesski, druga też już po karierze, ale jednak przedstawicielka młodszego pokolenia, czyli taki pojedynek. Nie wiem, czy można to nazwać młodością kontra doświadczenie, bo Kamila ma w sumie 3 walki zawodowe, Anita ma 1, ale na pewno ma dużo więcej walk amatorskich Anita. Kamila jest z kolei dużo starsza od niej, ale można powiedzieć, że to jest taki pojedynek w formule MMA. Dwóch fitnessek z różnych pokoleń, które teraz będą się konfrontować w formule MMA. Dwie piękne kobiety. Myślę, że fani kochają takie pojedynki. Pamiętam taki wywiad dla jednego z amerykańskich portali, Karoliny Kowalkiewicz, kiedy pytano ją o pojedynek z Jessicą Andrade. Jessicą Andrade powiedziała, że ona ma w klubie lepszą partnerkę i sparring partnerkę niż Jessica Andrade, to jest Anita Bekus. Nie za ciężkie zadanie dla Kamili Porczyk? No nie, no fajnie, że wtedy tak chwaliła Anitę Karolina, tak? Ale jak widzieliśmy ta walka, którą wspomniałeś, to zweryfikowała troszeczkę umiejętności, bo z tego co wiem, Karolina przegrała tą walkę. I to dosyć sromotnie, ale mnie to cieszy, że w organizacji mamy taką młodą dziewczynę ze sporym potencjałem jak Anita, którą wszyscy chwalą i bardzo się cieszę, że właśnie taką rywalkę mamy dla Kamili. Kamila jest bardzo medialna, jest bardzo znana i cieszę się, że skonfrontuje się z młodą dziewczyną, z której myślę organizacja będzie miała dużo pożytku, ponieważ za Anitą podpisaliśmy dłuższy kontrakt. A z Kamilą jak wygląda sytuacja kontraktowa? To jest tylko jedna walka, czy ona chce po prostu... Tak naprawdę z Kamilą mamy ustalenia tego typu, że ona sama po tej walce zadecyduje, czy chce dalej w to się bawić, czy mówi sobie pas, czy chce kolejne sportowe wyzwania. Wszystko zależy od niej, my jesteśmy otwarci, bardzo dobrze się dogadujemy z Kamilą. Fajnie nam się rozmawia, także taka jak będzie jej wola, ją uszanujemy. Ja na pewno bym chciał, żeby Kamila jeszcze trochę powalczyła. Ona jest pełną profesjonalistką, bardzo poważnie podchodzi do treningów, do diety, do tego wszystkiego. Także myślę, że czeka nas tak bardzo ciekawe starcie i bez względu na jego wynik, to Kamila podejmie dalszą decyzję, co dalej z jej karierą. My jesteśmy otwarci. To jest wielki powrót kobiecych sportów walki do organizacji FEN, można powiedzieć. Wygada się, przez półtorej roku nie było żadnego pojedynku kobiet na fenie, ale jak wszyscy wiemy, walki kobiet, a szczególnie pięknych kobiet, są bardzo pożądane na rynku, także wracamy i mam nadzieję, że teraz będzie więcej takich pojedynków. Mamy jeszcze kolejne zawodniczki, zarówno w kategorii słomkowej, jak i muszej, które będziemy kontraktować, także kobiece MMA w fenie będzie się rozwijać. Patrząc na Szymona Bojora tutaj, który był dzisiaj na nagraniach, no to jest kolejne zaskakujące nazwisko i muszę przyznać, że to jest strzał w dziesiątkę, bo zawodnik, który no naprawdę dawał świetne walki, twardy, mocny oponent, no i waga ciężka, która zaczęła się rozwijać w waszej organizacji. Tak, zgadza się, stawiamy teraz na wagę ciężką, będziemy wzmacniać tą dywizję, tak samo będziemy robić porządek z kategorią półciężką, to są walki, które najbardziej elektryzują fanów, u nas troszkę było posłucha przez tyle czasu w tych kategoriach, dlatego teraz mocno to wzmacniamy, zbroimy się,
dużo nowych zawodników. Cieszę się, że Szymon Bajor zawitał na pokładzie Fenu. Jest to zawodnik bardzo doświadczony. Bił się przecież i w Japonii na Rizinie, bił się w przeszłości dla organizacji KSW. Stoczył też pojedynek z słynnym skandalistą Aleksandrem Jemelianenko. Także takich fighterów nam trzeba. Ma dopiero 30 lat, jak na wagę ciężką to jest młody wiek. Wiem, że teraz zmienił klub. Ma z powrotem tą radość z treningów, ma głód walki, także myślę, że z Szymona organizacja będzie miała dużo pożytku. Planujecie już kolejne walki, bo teraz jest oczywiście Grzegorz Ciepliński, który będzie trudnym testem dla Szymona, co by nie powiedzieć. Bardzo mocny zawodnik. Jak kolejne zestawienia? Gdzieś w tej wadze ciężkiej jakaś roszada, turniej, cokolwiek? Coś będziemy myśleli. Myślę, że teraz turnieje są na topie, że fajnie by było pomyśleć o jakimś turnieju. Kto wie, może w kategorii ciężkiej. W tym roku planujemy zorganizować w sumie 4 gale, czyli jeszcze 3. Ja już układam teraz te karty walk tak naprawdę na wszystkie 3 kolejne gale, które będą do końca roku. Także myślę bardzo przyszłościowo. Teraz wyjmę asa z rękawa i zapytam Cię o bardzo bardzo medialną rzecz. Stop kamera. Jak blisko byliście podpisania umowy z Bartłomiejem Misiewiczem i jego występem na Fenie? Powiem tak, nie znam sprawy, nie wiem, czy byliście blisko, czy daleko. Nie chcę się wypowiadać na temat Bartłomieja, no ma tam teraz swoje problemy, no i tyle, zostawmy to tak jak jest. Ale deklarował chęć występu? Nie. Z tego co wiem. Ja nic nie wiem na ten temat. Dobra, rozstrzygniemy to już po procesie. Jak kolejne pytanie? Prezesie, ale ja wiem, że taki temat był, gdzieś się pojawił, gdzieś był w przestrzeni i były takie rozmowy, ale gdybyś mógł chociaż cokolwiek powiedzieć, no bo fani się interesują tym, no. Organizacji to przecież nic nie ujmuje. No ale nie, ja nie mówię, że ujmuje, czy to jest... Z wujkiem Samozło nie mógłby wywalczyć? No nie ta waga, tak? Bartek to bardziej chyba kategoria ciężka, a wujek chodzi bardziej w półśredniej, nie? Ale teraz na diecie może zejść troszkę z wagą. A to jest na jakiejś diecie? To nic nie wiem. Więziennej. A to nie wiem. Nic. Pogadajmy o czymś przyjemniej. Dobrze, tak. Dobrze. Paweł, to pomęczę się innym razem na ten temat. Powiedz mi tak, jak wygląda w ogóle sprzedaż biletów? Bo Torwar zawsze dobrze się sprzedawał. Tak, no Torwar zawsze dobrze się sprzedawał. Już nasza czwarta gala z kolei na Torwarze. Co roku tutaj jesteśmy. Mamy już tutaj swoją markę, mamy swoich kibiców, także myślę, że i tym razem nie będzie inaczej i też ten Torwar będziemy mieli zapełniony. Taki jest plan. Jeśli chodzi o tą stronę, no tą stronę też VIP-owską, bo bardzo dużo VIP-ów zawsze było w Warszawie, wielkie nazwiska się pojawiały. Sam pamiętam kilka takich nazwisk topowych z biznesu ludzi. Zamierzacie utrzymać ten trend? Tak, jak najbardziej. Tutaj będzie bardzo dużo naszych gości VIP-ów, celebrytów, znanych aktorów, sportowców, pięściarzy i tak dalej. Wiadomo, Warszawa to stolica, to jest najwięcej znanych osób i ci wszyscy ludzie będą przez nas zapraszani jak co roku. Nie skupiacie się już chyba na rywalizacji z KSW, o zawodników, o to kto komu podbierze zawodnika albo kto gdzieś wyląduje, tylko przynajmniej z ostatnich tych dostępnych jakby informacji wynika, że jednak zastanawiasz się przynajmniej ty jako matchmaker organizacji i główny decydent nad tym, jak dobre pojedynki przyciągną publiczność. No to zgadza się, no skupiamy się przede wszystkim, żeby mieć dobrych sportowców, żeby były dobre sportowo walki i tyle, to nie skupiamy się na tym, żeby z kimś rywalizować, tak? Możemy rywalizować, ale w taki uczciwy sposób, tak? Żeby robić jak najlepsze gale, jak najwyższy poziom sportowy, żeby jak najlepiej były oprawione, no taka zdrowa rywalizacja jak najbardziej, ale bez żadnej złej krwi. Tutaj jest jeszcze jeden wątek dotyczący kickboxingu. Mam na myśli tutaj Radka Paczulskiego i jego występu w Warszawie. Wcześniej występ w MMA, nie będzie mu to przeszkadzać? No według mnie będzie, no ale Radek podjął taką, a nie inną decyzję. Bardzo na nas naciskał, żebyśmy mu pozwolili. No, nie byłem z tego powodu bardzo szczęśliwy, ale ugiąłem się finalnie i zgodziliśmy się na tą walkę. Początkowo miał mieć trudniejszego rywala, w końcu ma tego rywala takiego, do którego ja przyłożyłem cegiełkę, żeby z nim się bił i myślę, że wszystko będzie dobrze, że nie doznał do kontuzji, życzę mu zwycięstwa i że skupi się na tej walce, ta, która jest dla niego, że tak powiem, tak naprawdę najważniejsza, bo on jest kickbokserem. Już nie oszukujmy się, z Radka zawodnika MMA nie zrobimy i nikt mi tego nie wmówi. On jest kickbokserem od lat, jest dobrym kickbokserem i tego się trzymajmy.
Zaszufladkowałeś go, Paweł, a może się okazać, że to będzie całkiem dobry występ MMA i w przyszłości w Fenie też będzie walczył w MMA. Ale ja nie mówię, że to będzie zły występ. Ja mu życzę zwycięstwa, no ale wydaje mi się, że zawodnik Bratka Wieku, już nie zrobimy z niego wybitnego zawodnika MMA, tak? Teraz MMA ewoluuje. Kończą się pomału czasy, gdzie kickbokserzy czy bokserzy, zawodnicy stójkowi, że mogli trochę liznąć tego MMA, typu tak jak robiła Asia Jędrzejczyk, bronić się przed obaleniem, było też wszystko okej. Okay. Ze stójkowicza nigdy nie zrobisz wybitnego parterowca, teraz zawodnicy już od najmłodszych lat szkolą się stricte w wielu płaszczyznach, to są zawodnicy od samego początku szkoleni do MMA i już era zawodników, którzy przechodzą z innych dyscyplin w wieku 20 par lat, według mnie pomału się kończy. Także Radkowi życzę jak najlepiej, oby dał dobrą walkę, tego nie neguję, może być dobra walka, ale nie przewiduję, żeby Radek był jakimś mistrzem świata w MMA. Sam to obserwuję, bo tarzam się teraz z zawodnikami MMA na macie od niedługiego czasu, ale muszę przyznać, że faktycznie to jest... Porównanie MMA do kickboxingu to tak, jakbyś skoczka narciarskiego miał wystawić z zawodnikiem, który na przykład jest narciarzem alpejskim i mieliby się ścigać slalom i gigant. To jest takie, to jest dokładnie takie same porównanie, jak masz doprowadzić do starcia zawodnika kickboksera z zawodnikiem MMA w formule mieszanych sztuk walki. Skupiasz się tylko na tej gali, czy już te plany dalszych gal, bo jest jeszcze niewiadoma oczywiście ta gala, o której wspominałeś przy występie w Polsacie Sport, czyli gala jeszcze przed upływem końca połowy roku. Macie coś już zaplanowanego? No, wszystko zaplanowane, wszystkie gale do końca roku już mamy zaplanowane, układam właśnie karty walki, jeśli chodzi o Warszawę, to już kartę walk praktycznie tutaj dopiąłem. Na dniach będziemy do końca to wszystko ogłaszać. Praktycznie brakuje mi tylko jeszcze rywala dla Kamila Łebkowskiego. Skupiam się tutaj przede wszystkim na sprzedaży, tak? Mamy sprzedanych na tą chwilę około 2000 biletów. Teraz jest, zacznie się, zaraz kończą się ferie Warszawy, zacznie się kluczowy moment sprzedaży. Trzeba ten towar sprzedać do końca. A w międzyczasie już planuję kolejne eventy, układam karty walk, dopinam rozmowy z miastami i tak dalej. Ale na pewno czeka nas wyjątkowe wydarzenie w tym roku. Jak wszystko dopnę, to naprawdę zrobimy taką galę, jakiej dawno jeszcze nie było, troszeczkę innej scenerii, coś naprawdę wyjątkowego, niesamowitego, jestem bardzo bliski, żeby to wszystko pospinać. Czy to dotyczy też Summer Edition, czy w ogóle pomysł Summer Edition na razie zawieszacie, bo kalendarz jest taki, a nie inny? Nie, powiem tak, to będzie Summer Edition, ale nie będzie wakacje, tylko będzie w czerwcu, w takiej naprawdę scenerii Summer Edition. I tyle na ten temat, na tę chwilę. Naprawdę szykuje się coś fajnego. Dobrze, dziękujemy w takim razie za wywiad, Paweł. Cieszę się, że mogłem tutaj dzisiaj zobaczyć w akcji zawodników przy nagraniach i cóż, czekam na 16 marca, pewnie jeszcze nie jeden raz porozmawiamy. Dziękuję bardzo, cieszę się, że wpadłeś do nas. Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników i sympatyków portalu fightsport.pl oraz wszystkich kibiców sportu walki. Bądźcie z nami, 16 marca będzie ogień na Turwarze. Paweł Jóźwiak, prezes FEN-u. Dziękuję bardzo.